Pełnoprawny e-papieros w cenie jednorazówki? To wydaje się nieprawdopodobne, ale jednak to prawda. Ja jestem Light, a wy oglądacie recenzję Aspire Miniken 3. No i moi drodzy, od razu się zaczynam zastanawiać, czy w ogóle słowo recenzja jest tutaj trafnie użyte, że tak powiem, bo ten papieros jest tak prosty konstrukcyjnie, że ja nie wiem, czy to jest za wiele do recenzowania, więc po prostu go zaprezentuję i postaram się poruszyć wszystkie jego kwestie, jakie tylko istnieją. Tak, więc to jest nasz Aspire Miniken 3. Jest to papieros tak prosty konstrukcyjnie, że po prostu niewiele jest do omawiania jego, jeśli chodzi o jakiekolwiek wizualia. Nie ma on niczego poza dziurkami, którymi zaciąga powietrze, czyli airflow, no i gniazdko do ładowania. A tu są po prostu tylko dwie śrubki. I niczego więcej tu nie ma. Już tu niczego więcej. No tak, diodka jest tutaj, ta, która nam sygnalizuje, kiedy papieros działa. Cartridge i to wszystko. To jest wszystko. Tak się to prezentuje. Więc żeby poruszyć coś więcej i móc to jakoś więcej omówić, no to chyba po prostu pokażę pudełko. Proszę. Pudełko od Aspire'a. Miniken 3. Co tu pisze? Mini size, big taste. Tak. I kolor pinkish red. Dlaczego taki akurat? No głównie dlatego, że kupując go po prostu nie było akurat żadnego innego. Więc cóż, co my tu mamy ciekawego? Bateria 700 mAh. No to... No okej. Grzałki mesh. Informacja Miniken Series Pods Comparable. Tak, z tego co wiem, te grzałki z Miniken 3 pasują też do dwójki. Do trójki Pro nie jestem pewny, nie pamiętam. A do tego pierwszego Minikena chyba one nie pasują, ale głowy nie dam, głowy nie dam. Na pewno do dwójki pasują. Tutaj zawartość zestawu. Aspire, bla bla bla. To chyba tyle, jeśli chodzi o pudełko. W środku jest tylko bardzo obszerna instrukcja w kilku językach, jak go zalać i o diodzie, no i wytłoczka, w której się znajduje papieros. Totalnie nic więcej, poza kabelkiem USB, ale do tego sobie zaraz przyjdziemy. Tak. Powiedziałem, że jest to papieros w cenie jednorazówki. I naprawdę nie kłamię, ten papieros kosztował mnie w sklepie 38 zł i 50 groszy. Taka jest jego cena w sklepie. No jest to cena praktycznie jednorazówki, może taki trochę lepszej, no bo te takie zwykłe, pospolite są średnio około 3 dych, ale do 4 dych są jakieś takie ciut lepsze, więc nie skłamałem, w zasadzie jest to praktycznie w cenie jednorazówki. No więc co lepsze? Jednorazówka czy taki pełnoprawny pod? Bo to jest pełnoprawny pod, mimo swojej ceny gatunkowej, która się wydaje aż niesamowita. Więc co lepsze? No moim zdaniem lepiej sobie kupić takiego poda niż jednorazówkę. No dobrze, więc przejdźmy do jakichś tam podstawowych może cech tego papierosa. Jeśli chodzi o cartridge, jest on... nawet okej. Okay. Znaczy tak, generalnie... Moim zdaniem minusem tego cartridge'a jest to, że dość mocno chlapie do ust. On zawsze jest tutaj, nawet to widać, prawda? Jak się fokus złapie? Albo się nie złapie? No. Widać tutaj ten obszar taki trójkątny, to jest to miejsce, w którym, prawda, idzie nam nasz dymek. I generalnie on dość mocno chlapie do ust. Nie chlapie tak może na zasadzie, że bul, bul, bul i tak szczela likwidem, tylko po prostu zaciągając się generalnie ten likwid nam tak leciutko napływa do ust. Nie jakoś drastycznie, ale jednak dzieje się to.
Ostatnio miałem wątpliwą przyjemność, że tak powiem, recenzować Sondera U. I nawet w nim mi się wydaje, że działo się to trochę rzadziej, więc chlapanie do ust występuje, niestety. Jeśli chodzi o oddanie smaku, jest tak sobie. Nie jest całkiem źle. Nawet ten Sonder U wydaje mi się, że trochę gorzej smakuje, ale nie jest też rewelacyjnie. Jest tak średnio, no, jakby to powiedzieli w pewnym, prawda, w pewnej znanej polskiej kinematografii. Nie jest źle, ale nie jest też, nie jest też dobrze, można powiedzieć, że jest średnio. Tak, no ten smak jest wyczuwalny jak najbardziej. No niby grzałka meszowa sugerowałaby, że będzie dobrze, ale jest tak se. Zalewanie tego kadridża jest... Kurde, znowu powiem, że jest takie se. Ja wiem, że to jest może mało oddające to, co ja mówię, ale dlatego też staram się mówić, jak to konkretnie wszystko tutaj wygląda. Zalewanie kadridża jest dokładnie tutaj. Odchylamy sobie tą plastikową gumkę, bo to jest gumka, z tej strony odchylamy i od dołu sobie zalewamy. Czy to cieknie? Nawet nie cieknie. No proszę, tutaj nic nie przecierałem, ani nic takiego. Nie cieknie to. Jest to dobrze wykonane. Komfort zalewania może nie jest najwyższy, ale nie jest też taki tragiczny, na przykład jak w tym sonderze U, gdzie to się w ogóle dolewało z boku, a tam w środku było tak ciasno, że to była pultanina w sonderze. Tu jest to zrobione nawet nieźle. Więc te grzałki są takie, te kadridże są takie ogólnie, nie wiem, 5 na 10, 6 na 10 może. Jak w wkładamy, to tutaj nawet ta diodka się nie zaświeca. Ona się zaświeca tylko w momencie, kiedy się zaciągamy lub w momencie, kiedy go ładujemy. Kiedy go naładujemy do pełna, diodka gaśnie. I diodka ma tylko jeden kolor, biały. I to jest taki troszeczkę minus tego papierosa. W zasadzie dokładnie tak samo jak w tym sonderze U. To wygląda, bo dioda w żaden sposób nas nie informuje o stanie naładowania baterii. Niestety. Na czuja, albo po prostu być cały czas gdzieś przy prądzie i móc się doładować. Bo nie ma żadnego wskazania właśnie naładowania baterii. Troszeczkę taki minus estetyczny bym powiedział. To, co tutaj widzicie w tej grzałce, teraz w tym kadridżu, takie szare. To nie jest kolor tego kadridża, to jest dym, który się tam zawsze zbiera. I to może być takie lekko nieestetyczne, ale z uwagi w ogóle na cenę tego papierosa, nawet tego nie będę jakoś szczególnie poruszał. Jeśli chodzi o jego wykonanie, z kolei taki materiał, z jakiego się to dotyka, jest to jakiś plastik, taki lekko, ale tak bardzo minimalnie jakby gumiaty. To nie jest jakaś guma stricte. Jest to raczej taki plastik. Nie wiem, z czego to jest dokładnie wykonane, ale jest to bardzo fajne w trzymaniu. Nie jest to takie, że się nam palec przykleja. W ogóle nie zostawia odcisków palców. I wykonanie jest naprawdę fajne tutaj, tej zewnętrznej obudowy baterii, prawda? To na plus. I teraz co? No, co tam w zestawie mamy? No, oczywiście, że nie mamy żadnego liquidu. Ale w zestawie mamy kabel do ładowania USB-C. Dodanie tego kabla moim zdaniem jest takim plusom minusem. Tak, ja wiem, że ktoś może być zszokowany, że nie mówię o tym bezpośrednio jako plus, ale nazwałbym to takim plusom minusem. Bo tak, generalnie załóżmy, że nie każdy jest uzbrojony w kabel USB-C. Może ktoś nie ma jakiegoś nowoczesnego telefonu i po prostu nie ma takiego kabla. Więc kabel w zestawie jest i możemy się awaryjnie nim doładować. Ale dlaczego mówię awaryjnie? Bo ten kabel wygląda tak. To jest ten kabel. To jest długość tego kabla. Więc awaryjnie, jeżeli totalnie nie mamy żadnego innego, no to owszem, można się nim podładować, ale no, ludzie kochani. Cóż, ale pamiętam, że w niektórych smokach starych też były takie śmieszne kable. Czasem Vaporeso też dawało swoje takie śmieszne kable, więc to jest taki plus o minus, no.
Grzałki do niego można sobie oczywiście dokupować. Jest tylko jedna oporność. Ile tam było? 0,7 czy 0,8? 0,8. 0,8 ohm. Grzałki dokupowane wyglądają tak. Nic nadzwyczajnego tutaj w nich nie ma. Jest to też dokładnie ta sama grzałka. Innych nie ma. I tyle. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy jest tutaj jeszcze cokolwiek, co mógłbym o tym papierosie powiedzieć. Bo jest to tak prosta konstrukcja, że nie ma tu czego jeszcze poruszyć w nim. No, to jest w zasadzie wszystko. No. Zaciąganie standardowe, jak to w podzie, bez naciskania, czyli ta membranka ciśnieniowa. Model Mini Tank 3 Pro, on się chyba tak nazywał, 3 Pro. Już tam miał wyświetlacz z boku i jakąś tam chyba regulację nawet, coś takiego. Ten nie ma niczego. I tak też się prezentuje. Więc chyba przejdziemy do jakiegoś drobnego podsumowania. 38,50 za w sumie pełnoprawnego papierosa. Ja nie jestem jakimś... wiecie, maharadżą, który ma dużo papierosów i w ogóle różnych sprzętów, więc nie jestem w stanie go porównać do wielu różnych podów. Aktualnie to są trzy pody, które posiadam i tylko między nimi mogę tutaj wydać jakąś... jakaś plamka. Tylko między nimi mogę tutaj go porównać. I w zasadzie, gdybym miał zrobić z nich takie podium, pierwsze, drugie miejsce i tak dalej, nie? Sonder Q dalej uważam, że byłby na pierwszym miejscu z takich najtańszych podów. A na drugim miejscu dałbym, może was zaskoczę, ale Aspira. Właśnie tego Aspira. A tego Sondera U dalej uważam za najgorszego poda, jakiego widział świat. Chyba tego nie powiedziałem właśnie, bo tu airflow nie jest regulowany. Przepraszam, ja mam słabą pamięć. A nie chcę się potem na przykład nagrywać jeszcze raz, bo zapomniałem o czymś powiedzieć. Ten airflow nie jest regulowany, ale ta ilość powietrza jest totalnie spoko. Jest to tak fajnie dopasowane. W ogóle sam ten ustnik też jest tak przyjemnie wyprofilowany. Dobrze się to bierze do buzi. Nie tak jak tego grubasa, którego ja wiem, że to tu nie widać, ale on jest tak chujowy. No dobrze. Totalnie spoko się zaciąga. Ten przelot jest fajny, nic tu nie musiałem przyblokowywać. W tym dziadzie, jak mówiłem ostatnio, blokowałem do podpecza, bo nie szło z tego palić. Tu jest totalnie spoko. I naprawdę dałbym mu drugie miejsce w zestawieniu tych trzech. Ale skupmy się teraz tylko na nim. Czy ja mógłbym go komuś z czystym sumieniem polecać? To jest bardzo dobre pytanie. Tak. Powiem szczerze, że tak. Jeżeli on będzie kosztował tyle, ile kosztuje, czyli do tych tam powiedzmy 40 zł, jak najbardziej warto się na niego szarpnąć. Totalnie. Jest to całkiem fajna alternatywa. Myślę, że w dwóch przypadkach bym powiedział. Po pierwsze, albo dla kogoś, kto chce sobie kupić zupełnie pierwszego papierosa i po prostu tylko sprawdzić, jak to jest. Bo może się okazać, że po prostu sztachnie się paręnaście razy i stwierdzi, że w ogóle mu to nie odpowiada. To dla kogoś takiego, kto na początek szuka, to bym mu to polecił. Tylko ostrzegam, że troszeczkę chlapię tym likwidem do buzi. Jest to taki minus trochę tych grzałek jego. Ale nie jest to jakieś tak nagminne i ogromne, że się leje po prostu, przecieka się, ale jednak się to dzieje, więc trzeba to mieć na uwadze. Ewentualnie drugą grupą osób, którym mógłbym polecić tego poda, to jest jak ktoś, nie wiem, pracuje gdzieś, wyjeżdża gdzieś, często przebywa w jakiejś brutalnej, ciężkiej pracy, albo nawet, nie wiem, dużo w samochodzie przebywa. To jest fajny pet, tak sobie kupić właśnie do auta, albo po prostu gdzieś do kieszeni wrzucić go jako taki dodatkowy papieros. Jeżeli mamy po prostu inny, którego nam szkoda właśnie gdzieś do jakichś roboczych sytuacji,
to wziąć sobie tego, po prostu zalać sobie go przed robotą i wziąć go sobie, żeby tam czasem się sztachnąć parę razy. To jest, myślę, taka dobra grupa docelowa do tego papierosa. I to nie dlatego, że on jest zbyt słaby, żeby być głównym, bo jeśli ktoś nie wymaga wiele, to on się również nada jako główny papieros, ale nie jest on na tyle ideolo, żeby moim zdaniem, żeby on był jakimś takim głównym sprzętem, no. Ani go nie jesteśmy w stanie pomodzić, ani nie jesteśmy w stanie po prostu nic więcej z niego wycisnąć. Tak jak mówię, nie ma innych grzałek, nie ma innego sprzętu, nie ma niczego. W tej cenie jest przyzwoicie. Ogólnie jako papieros, no to dałbym mu, mówię, takie 5 na 10, czyli taka totalnie średniawka, niczym się nie wyróżnia. Nie jest do dupy, ale nie jest też jakiś super, no jest taki se. I myślę, że to by było na tyle. Oczywiście, jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie na temat czegoś, czego nie poruszyłem, bo nie wiem, zapomniałem albo nie wiem, uznałem, że to nie jest ważne. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, na które będę mógł wam odpowiedzieć odnośnie tego papieroska, śmiało zadawajcie w komentarzach. I myślę, że to by było na tyle. Raz jeszcze przypominam, był to Aspire Miniken 3. I na ten moment chyba będzie to też ostatnia w najbliższym czasie recenzja jakichś e-papierosów, z którymi nie miałem jeszcze styczności, bo nie przędnie mi się jakoś tak super nadzwyczajnie, żebym był w stanie sobie pozwolić na, powiedzmy, kupowanie jakichś papierosów tylko po to, żeby je sprawdzić i potem je odłożyć, więc najprawdopodobniej na razie będzie to ostatnia w najbliższym czasie recenzja jakiegoś e-papierosa. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się kiedyś.